Tygodnik Gorzowianin. W każdą środę w wielu punktach handlowych w całym mieście. Fakty są takie, że planowany jest remont estakady, który ma kosztować 100 milionów złotych. W fazie projektowej, już w fazie projektowej, która się odbyła całkiem niedawno, nie ma nic na temat elektryfikacji. Więc powiem tak, czy jesteśmy na tyle bogatym krajem, tak, żeby robić remont dwa razy, czy ktoś po prostu wpisał to z myślą o tym, że po prostu tego, tą elektryfikację wpisał z myślą o tym, że po prostu tego nie zrobi, bo powie tak, macie zrobioną estakadę za 100 milionów złotych, był zamknięty bulwar przez ileś tam miesięcy i co, chcecie jeszcze raz to samo? A zresztą, a za jakie pieniądze? Mogliście o to zadbać kiedy w fazie projektowej, tak? No więc my powiem tak, odbyłem też rozmowę z panem posłem z PO, panem Witoldem Palem, no i zwróciłem uwagę na to, że taki problem występuje. On mi powiedział, że na razie ten problem jest trudny do przeskoczenia. No i trzeba by ten problem chyba nagłośnić, żeby łatwiej go było pokonać. No a co innego zrobić? Darek, co my możemy jakie zrobić? Jakie możliwości ma marszałek, jeśli chodzi o elektryfikację? Lobbystyczne. Marszałek jeździ, podpisuje w różne kontrakty i tak dalej. To się nazywa chyba kontrakt terytorialny, tak? Kto ma nas reprezentować, jeśli nie posłowie i marszałek, tak? Prezydent Jędrzejczak powie, że to nie jego działka, prawda? I będzie miał rację w zasadzie, no częściowo chociaż. Chociaż tak naprawdę to jesteśmy największym miastem na tej linii, tak? I powinniśmy, i większość tych pasażerów to są gorzowianie i powinniśmy zadbać o to, żeby to nie jest tak, że to nie dotyczy pana prezydenta. To też w jakimś stopniu dotyczy prezydenta, bo wszystkie sprawy, które dotyczą mieszkańców, dotyczą prezydenta.